Cześć, jestem Fioletek. Cześć, zapraszam na pierwszy odcinek oczywiście. Przygody psa Fioletusia, odcinek pierwszy. Ojej, kto mnie w końcu kupi? Tu jest tak źle, tak dziwnie pachnie. Już się nie mogę doczekać tej chwili. Och, już 3 razy nam się wkradli. Skrzydło, leć! Ale gdzie? Do schroniska, bo jakiegoś psa. Ale nie wiem, gdzie jest schronisko. Leć, szybko! Och, jest tu. Dzień dobry, proszę pana. Jakiego najlepiej kupić psa, żeby strzegł domu? Najlepiej tego. O, naprawdę jest ładny. Ile płacę za tego kundla? Daję ich za darmo. Och, bardzo dziękuję. Jeszcze lepiej. Skrzydło, udało ci się. Mi, chyba jemu. Hał, hał, hał. Hał, hał, hał. A jakie mu damy imię, co? Jest fioletowy, chyba Fioletek. Hał, hał, hał. Chyba mu się podoba. No dobrze, a gdzie on będzie mieszkał? No na dworze, a gdzie? Zrobimy mu budę. Super! Ja mu pokażę nowy pokój. Okej. Chodź, Fioletek. Pokażę ci twój nowy pokój. Hał, hał, hał. Fajnie, co nie? Hał, 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 hał. Ojejku, chyba muszę się iść napić. Przepraszam cię na chwilkę. A ja w tym czasie sobie pójdę do kina. Może pójdę do kina, to jego ulubione zajęcie. Tu też go nie ma. No to gdzie on może być? Ach, na pewno mnie szukają w kinie. Już pójdę. Nie ma ich, a mi się wydawało, że widziałam jakiś cień podobny do skrzydła. Nieważne. Może pójdę na balkon, tam na pewno jest. Och, nie ma go. Bardzo szkoda. Polecę na miasto. Pójdę na balkon, tam na pewno mnie szukają. No nie ma ich, och, po prostu zaczekam w jednym miejscu, tam mnie na pewno znajdą. Ach, po prostu poczekam w jednym miejscu, on sam na pewno przyjdzie do domu. Fioletuś, co się stało, że uciekłeś? Nie uciekłem, tylko poszłem do kina, bez naszego pozwolenia jak mogłeś. Ach. Pójdę do schroniska. U was jest tak dziwnie. Nie, zaczekaj! I tak już go na pewno nie dogonię. Skrzydło, co się stało? No bo Fioletuś, tylko mi nie mów, że uciekł. No nie uciekł, tylko poszedł, no. Uciekł. Och, jeju! Masz iść jeszcze raz do schroniska, rozumiesz? Jak go tam nie będzie, to musisz się przeprowadzić. No pewnie. Uff, jesteś. Masz wielkie szczęście. By mnie wygonili z domu. Ale kiedy ja nie chcę iść do was do domu, co? A niby czemu? Powiedz mi wszystko. Dlatego... że wy w ogóle mnie nie lubicie. Zamiast mi dawać jeść, to mi pokazujecie to, co jest dla mnie mało ważne. Pokój. kopuły, kino, a nie wodę do picia i różne jedzenie. A no tak, bardzo cię przepraszam. I od tej pory Skrzydło wie, że dla nowego przyjaciela w ogóle nie jest ważne to dla właściciela, tylko jedzenie i różne takie inne. Do widzenia, zapraszam na następny odcinek i zapraszam do oglądania.